Dzisiejszy odcinek zaczynamy wypłatą skina dla widza M4 Baskill. Oferta przyszła niemalże instant, więc oczywiście akceptujemy sobie tą emeczkę. I jak chcesz ją wygrać, stary, no to oczywiście oglądaj film do końca, bo będzie hasło konkursowe podane w trakcie filmu. No i oczywiście sub dzwony, łapa w górę pod filmem, no komentarzyk oczywiście z hasłem konkursowym napisz. Oczywiście dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj sobie oczywiście kodu Croxy na CSGO skinie. Wystarczy, zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście przycisk do ładowania i wpisz oczywiście tutaj magiczny kodzik Croxy przez Vex, który daje ci nie dość, że 10% więcej. Do każdej wpłaty kodu oczywiście możesz używać do woli. To jeszcze skrzynka na start dla nowych użytkowników, więc zapraszam serdecznie do skorzystania z kodu, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś. Dodatkowo jeszcze przed chwilą wysyłałem wam tutaj skiny, które oczywiście ostatnio wygraliście, więc sprawdzajcie koniecznie oferty wymiany. Tylko prosiłbym jeszcze osoby, które właśnie wygrały, między innymi tutaj właśnie X Normal, Michał Gryniu i nie przeczytam tego, bo jest to zbyt wulgarne, żebyście ogarnęli trade linki i napisali do mnie na Discordzie, bo nie mam wam jak wysłać skinów. A potem piszecie, że Kroko nie wysłał skinów. Po wczorajszym filmie zastanawiasz się pewnie, Kroko, co dalej? No ja ci mówię, co dalej? Sprzedajemy Dragon Lore. I tym sposobem pozbyłem się całego profitu, który udało oczywiście mi się wygrać 2 dni temu. Mam nadzieję, że nie odbije mi się to czkawką na sam start. Lecimy bitwę, no, odklejoną, tak? Odklejoną, ale no dzisiaj trochę wam skinów wysłałem, więc pozwolę sobie zakręcić, tak? Mam nadzieję, że mi pozwolisz i zobaczmy. 5 skinek ulepszonych na sam początek. No niestety mój oponent zaczyna z Huntsmanem za 3000 zł minimal wear. No ja myślę, że to jest 2. No ale dobra, ojejku, patrz to, Factory New! No dobra, spodziewałem się tutaj koło 4 koła, no ale Ruby tu, no nie! No nie, no tak się nie bawimy, tak się nie bawimy! Myślałem, po tym wczorajszym, chyba wczorajszym albo przedwczoraj, pamiętam, że na jakiejś battle poleciał właśnie Ruby i mówię, kurde, dobra, no to będzie z 5 kafli max, a tu 7 koła. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam nóż, bo nie pamiętam, jaki był wtedy, na pewno był to Ruby albo, tak, panie prowadzący. Był to albo Bowie Knife, albo właśnie Huntsman, więc tutaj, no, nie pamiętam, ale zobaczmy, nie jest to jeszcze bitwa spisana na straty, tak, zostały 2 ostatnie skrzynki. Jest to naprawdę, no, strata na rzędu niecałych 100 zł, no, ale zobaczmy, mamy to. Mamy Falchiona, 1300 zł, ostatnia skrzynia, żeby teraz tu się nic nie zepsuło. No i mamy to, stary! Patrz, jaki piękny nóż! No i mamy Rubiego! No się! No i w to mi graj! I w to mi graj! No dobra, lecimy dalej. Zobaczmy teraz tą skrzynkę. Secret Case. Otwórzmy sobie ulepszoną wersję, no, trochę razy. Generalnie, dzisiaj wysłałem wam, no naprawdę, solidną ilość skinów. No tam jakiś 5-7 był za 100. No, kurczę, naprawdę piękne skiny, więc oczywiście akceptujcie je. Bo wy potem piszecie, no Kroko nie wysyła skinów. A jak ja ci mam, stary, wysłać skina, jak to trading nie działa? No ja tutaj, no naprawdę, staram się jak mogę, tak? Staram się oczywiście jak mogę. Wszystko tutaj chcę w czas, że tak powiem, wam ogarniać. Te skiny dzisiaj rano zeszły z trade bana. Generalnie muszę się pochwalić, bo ostatnio na jakimś filmie parę dni temu mówiłem, że przez ten stream 24 godziny naprawdę miałem straszne problemy ze snem. Nie tyle, że z zasypianiem, bo zasypiam zazwyczaj po kilkunastu minutach, znaczy kilkunastu minutach. No jak tak się, że tak powiem, już stwierdzę, że idę spać, tak? No bo wiadomo, no jak się w łóżku położysz, no to tutaj leci coś na YouTubku w tle i jak stwierdzę, że już faktycznie idę w kimę, no to wiesz, na drugi boczek, głowa w poduszkę i że tak powiem, dobranocki. Więc no tutaj problemów jakby ze zasypianiem nie mam. Ale muszę się pochwalić, że właśnie po tamtym streamie mówiłem wam, że strasznie się przestawiłem, bo tego samego dnia, co skończyłem ten stream, o godzinie, no chyba koło 19 skończyłem, bo jeszcze tam film dla was nagrywałem, więc o 19 jakoś się położyłem i wtedy był finał Ligi Mistrzów i przespałem pierwszą połowę i obudziłem się na drugą połowę. Obejrzałem, posiedziałem chwilę tak, nie wiem, z parę godzin i poszedłem spać dalej. I w sumie nie pamiętam, co się dalej stało, bo też chyba jakoś wstałem wtedy... A, ja wstałem w środku nocy, stary, chyba jakoś o 3-4 i jakby moje problemy ze snem dalej obowiązywały. Kurczę, ostatnio naprawdę było ciężko, kładłem się spać o godzinie to raz jakieś, nie wiem, 10. To parę razy się zdarzało, żebym poszedł spać o, no nie wiem, jakieś 14, 15, no to naprawdę, no nie polecam nikomu właśnie jakby spać i funkcjonować w takich godzinach, no ale, no raz wstawałem tak, ej, patrz to, co tu się stało, ty,
No dobra, fajne otwarcie. Tutaj dwa pod rząd, tutaj M9 poleciały. Tak narzekałem jakiś czas temu. Ej, i zobacz, Talon Fate. Tak narzekałem jakiś czas temu, że te M9 w ogóle na mnie lecą. No patrz, no tutaj naprawdę... Naprawdę solidnie. Ty, bo my 5 koła wydajemy na 3 takie otwarcia. Nie wiem, czy trochę nie przesadzam, no ale... No nie, naprawdę, kurczę, póki co ładnie nam oddaje. Wstawałem tutaj raz o godzinie jakiejś, nie wiem, czwartej. Tutaj wstawałem o 22:00. I wiesz, i potem siedziałem, nie miałem co robić w nocy, bo wiesz, tutaj z nikim też porozmawiać na DC-ku ani nic, bo nikogo nie ma. W gry tak, wiesz, no niezbyt się chce grać. No i wiesz, no i tak, że tak powiem, że ci mijało, więc nie polecam nikomu, ale teraz od paru dni jestem tak w połowie z siebie dumny. Zacząłem wstawać teraz o godzinie jakiejś czwartej, piątej, dzisiaj o chyba czwartej, aha. No pozdrawiam serdecznie, OP Dragon Lore. Zacząłem wstawać o godzinie jakoś czwartej, piątej i wytrzymuję jakoś do godziny tak 17:00. To jest mój taki max. I potem zaczęli spać i tak przez ostatnie parę dni funkcjonuje. Ale no jest to na pewno lepsze niż wstawanie o godzinie 22:00, tak? Więc cieszę się, że poczyniłem postępy. Chciałem się pochwalić. O! Ej, no co? Ej, ta skrzynka z Dragon Lore dzisiaj naprawdę? No mocna, mocna. Chciałem się pochwalić, bo pamiętam, że na jakimś tam filmie mówiłem, że... Dobra, bo ja tu, że tak powiem, od dosłownie jakiś, nie wiem, no może nie 10 minut, ale od dłuższego czasu ja tu rozmawiam o moim śnie i tak w sumie się nie skupiam nad tym, co robię. A tutaj naprawdę... Naprawdę giga rzeczy się dzieją, giga tak zwany pro... Ach, czekaj, bo my... Wydajemy 4 koła, stary, wydajemy 4 koła. Na jedno takie otwarcie, no jest to dosyć sporo. Karambit Lore, lecimy dalej. 4 koła. Dobra, lecimy dalej. I... No nie, no i co tu się dzieje? Ale Well Worn teraz, to słabiutko. I do czego piję? W sumie do niczego, chciałem się tylko pochwalić, że... No ej, co jest ty? No... Wybiło mnie to z rytmu znowu. Czy ja tu znalazłem jakąś halo, zbugowaną skrzynkę? Nie wiem, ej, naprawdę, przez to... I patrz, i kolejna, ty! Ty, otwieram 3%! 3% na Dragon Lore! 3 razy 3 to jest 9%! W trzech takich skrzyniach! W trzech skrzyniach, stary! W skrócie, bardzo się cieszę, że udało mi się zacząć chodzić w końcu na... Nie no, to jest hit jakiś... Nie mogę dokończyć mojej historii, stary, o moim śnie i chodzeniu spać. To za ile dragonarki lecą i ja nie wiem, co mam robić. Kurczę, chyba udało nam się odpić to, co straciliśmy tak naprawdę ostatnio, chyba, nie? Mam taką nadzieję. Zobaczmy, no nie ma nic tutaj, póki co. Może teraz w końcu będzie chwila, żeby dokończyć historię śnia. Cieszę się, że zacząłem chodzić już w miarę tak normalnie spać, ale no to dalej jeszcze nie jest to, do czego dążę. Bo chodzić spać tak o godzinie 22:00-23:00 byłaby naprawdę bomba. Ale do tego jeszcze mi trochę brakuje, no bo mówię, aktualnie chodzę spać jakoś koło 17:00 i wstaję o tej 4:00-5:00, więc to mi się jeszcze nie do końca podoba. Mój docelowy jakby tak próg wstawania to jest godzina 11:00-13:00. Według mnie jest to godzina idealna na wstawanie. Naprawdę, idealna godzina na wstawanie według mnie to jest. Nie wstajesz za wcześnie, nie wstajesz też za późno. Wszystko tak naprawdę możesz zrobić o tej godzinie, co masz zrobić w dzień, więc... Więc super sprawa dla mnie o tej godzinie wstawać. I jakby no ja już wstałem, a tak naprawdę... no różnie wstawałem, więc mogę się wypowiedzieć. Daję sobie prawo wypowiedzi, że... Według mnie tak jest... tak jest właśnie najlepiej. Lekka odklejka, tak? Ale mówię, trochę dzisiaj wam rozdałem. Wysłałem wam naprawdę sporo skinów. Więc sobie mogę pozwolić, tak? Daję sobie pozwolenie, żeby skrzyneczką zakręcić, tak? Oczywiście przypominam, że no nie zawsze skrzynka musi oddawać, tak? Dzisiaj naprawdę skrzynia z Dragon Lorami naprawdę się popisała, okej? I jestem z tego dumny, ale pamiętaj, o Jezus, co tu jest za nóż, patrz to! Skeleton za 7,5 koła. Ej, nie widziałem jeszcze tego noża, żeby ktoś go drobił. Ej, patrz to! Ale Gamma Doppler, ty! Ej, to będzie mocna bitwa, to będzie naprawdę mocna bitwa. Ale do czego zmierzam? Pamiętaj, że skrzynka nie zawsze musi oddać, bo to, że raz oddaje, nie znaczy, że będzie oddawać zawsze. Tak samo zobacz sobie moje wcześniejsze filmy, stary. Generalnie jesteśmy... No znowu mamy tak w kratkę trochę te odcinki, bo dwa dni temu, no trafiłem te dwie AWP Dragon Lore. Wczoraj przegrałem jedną, nie leciało dosłownie nic.
nie byłem w stanie nic ugrać, no a dzisiaj znowu jest naprawdę giga profit. Więc mówię, bierz to pod uwagę, że skrzynka nie zawsze musi oddawać i to, że ja dzisiaj sobie wygrywam, nie znaczy, że zawsze wygrywam, tak? Bo są dni, albo nawet, no może nie tygodnie, ale z tydzień myślę też na spokojnie, był okres czasu, gdzie no nic nie leciało, tak? Więc miej to oczywiście na uwadze i graj odpowiedzialnie. Aż mi się przypomniały czasy w Prime, stary moje, jeśli chodzi o skiny. Gdzie miałem tyle pieniędzy, stary wieku. Miałem AWP Kung, miałem Karambity, miałem Karambita Tiger Tufa, miałem Karambita Gamma Dopplera, miałem M9 Marble Fate. Naprawdę, no piękne czasy mi się przypominają. Jak chcesz zobaczyć, to ja generalnie miałem zawsze takie, nie wiem, jakby to nazwać, chciałem powiedzieć zboczenie, ale to chyba niezbyt dobre słowo i szukam jakiegoś epitetu, ale nie mogę znaleźć. Miałem zawsze, no fetysz to też nie jest dobre słowo, ale no po prostu lubiłem mieć na swoim profilu na Steamie screena z gry każdej mojej kosy z rękawicami, jaką miałem, z tych ładniejszych oczywiście. I możesz wejść na mój profil na Steamie, stary, na, nie pamiętam, czy to prace graficzne, czy zrzuty ekranu. Możesz wejść na zrzuty ekranu i zobaczyć, że no jest tam naprawdę bardzo dużo przeróżnych noży i no możesz sobie zobaczyć większość tak naprawdę noży, jaką miałem przez całą moją karierę. O, właśnie o tym mówię. Jest moja piękna dziewiątka. No ale no niestety Poti samu ją zdobywa. No i patrz, Adrian Skeleton Fate. Ej, no przysięgam, takich bitew jak są dzisiaj, no to chyba już nigdy nie będzie nie na kanale takich bitew. No zobaczmy, może jeszcze uda się to ukąsić. Ale no mówię, no to były takie piękne czasy. Nie chcę zbytnio mówić, znaczy no i tak zawsze mówię, co się stało z tą małpą Gungnir i jest to dla mnie bolesne, więc graj odpowiedzialnie, bo nie zawsze musi oddać, tak? Ja jestem tego dobrym przykładem, że no raz oddaję, raz zabiera, tak? Raz oddaję, raz zabiera. Ostatnio, no mówię w kratkę, raz dało, wczoraj zabrało, dzisiaj znowu dało, tak? Ale dzień się jeszcze nie skończył, odcinek przede wszystkim się jeszcze nie skończył, więc zobaczymy. No ale tak to, przed tym odcinkiem, co trafiłem te dwie dealorki, no to naprawdę była mocna posuka i tam naprawdę przez ostatnie dni no było naprawdę ciężko i naprawdę te skiny nie leciały jakieś fenomenalne, tak? No ale zobaczmy, 40... Ojej... Nie ma szans. 20 skrzynek, 6 skrzyń Royal ulepszonych, 6 skrzyń Luxurious ulepszonych. Okej. Okay. Starty, chociaż aż tak sympatyczny, no chyba nie. I to są właśnie rękawice, które miałem, stary. Ja naprawdę, jakby, wydaje mi się, że łatwiej byłoby mi mówić skiny, których nie miałem, jeśli właśnie chodzi o jakieś rękawice, kosy i tak dalej. No bo mówię, no, czy to ja wam coś rozdaję, jakieś kosy, czy rozdawałem kiedyś. Naprawdę tych skinów trochę się u mnie przewinęło i tak naprawdę większość skinów tej grze to ja miałem, jestem, mogę się wypowiedzieć, tak? Pod względem, jak wyglądają w grze, jakie są moje ulubione i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jestem do tego zobligowany, żeby, no, jak coś trafi fajnego, to mówię, że jest fajne, jak trafi gówno, to mówię, że to jest stary, tak? No tak to działa. No ale zobaczmy, bo dzisiaj te bitwy... No bitwy tak o, ale otwarcia czyste, stricte otwarcia, no to naprawdę mocno. Szczególnie te procentówki, gdzie ja nigdy procentówek tak nie otwieram, bo wychodzę z założenia, że 9% w trzech otwarciach, to jest jednak... CO?! PATRZ TO! NIE! Please, ze szynki lub... Please, są 800, stary! NIE! Ej, narzekałem ostatnio, że nie widziałem nikogo! Nie pamiętam, albo wczoraj, albo przedwczoraj, albo parę dni temu. Narzekałem, że nie widziałem nikogo, kto trafia takiego mocnego skina u mnie na bitwie. Znaczy, chyba jakiś ten gościu właśnie, co nagrałem też film, chyba właśnie wtedy trafił... Nie, czy też Prince... Hydrę, stary, Hydrę trafił. No ale ten Prince jest droższy od tej Hydry, ale no... Ja nie mogę, ty jedyna... Ale wygrał pod za... Ej, czekaj, bo tu walce jeszcze sprawę. No nie, ja takie piękne rękawiczki trafię i ja to przegram. No, klasik, stary, klasik. Nie, no to... Ja nie mogę. To się nie dzieje, stary. Ja jestem w szoku. No, nie ma drugiej takiej osoby, która potrafi tak roztrwonić skiny, które udało mi się zdobyć, jak ja, tak? Sia nie mogę, to... Zobacz, 20 skrzynek. Dzisiaj nie wrzuciło nam ulubieńca Simka, czyli właśnie Bota i Samu. No, zobaczmy. Pierwsze otwarcie, bardzo dobrze, bardzo... Ej, co tu się dzieje?
Ej, ta skrzynka z nożami tak potrafi? No ona jest ulepszona niby, tak? No to okej. Ale nie wiedziałem, że on tak potrafi. Ty, bo tam M9 jakaś, ty, on nas goni. Tutaj przewaga, stówki ponad. Oj, ale dwa bęgery tu wleciały, stary. I zobacz, akurat te dwie osoby, które mają najwięcej tutaj. Nie, no dlaczego? Tak to się nie chce bawić. Ej. Halo. W ogóle patrz to. 12 minut, 13 minut. Pozdrawiam serdecznie. I tutaj Lore. No to jest naprawdę dzisiaj... Ci taki banger wleciał. No ale... No co z tego, że wleciał banger, jak my tutaj dostajemy na dziurę. Znaczy póki co... No tutaj... No nie no, teraz w tym momencie na pewno dostajemy na dziurę. No jeszcze tutaj Skeleton Fate. No dlaczego by nie? Jeszcze patrz. O, chciałem powiedzieć, że Michael dostaje teraz i już jest GGWP. Ale dostał i Michael i Rosso, więc już jest no... Raczej w 80... Patrz to! No, fantastycznie się dzieje. No dobra, 10 dni przed na... Aha, nie no, ale te rękawice w ogóle naprawdę są piękne. Strasznie underrated według mnie rękawice. No są naprawdę fantastyczne. Te tak samo. No, są jedne z moich ulubionych par rękawic w tej grze. A w ogóle swoją drogą, to dawno nie było chyba jakichś nowych rękawic w CS-ie, nie? Czy ktoś byłby w stanie mi wygooglować w sumie tak naprawdę, kiedy ostatni raz pojawiły się jakieś nowe rękawice w CS-ie? I niech to będzie hasłem konkursowym. Napisz, kiedy ostatni raz rękawice się pojawiły w CS-ie jakieś nowe. W sensie, nie rękawice, że jakieś, chociaż może w sumie też, tak? Chodzi mi o skiny do rękawic, tak? O to mi chodzi. Ej, czekaj, bo co zostały ostatnie 3 skrzynki? Co zostały ostatnie 3 skrzynki? My to wygrywamy chyba. Ostatnie 2. Nie, no to się nie dzieje, stary. Nie, to się... Nie! Jestem ten najdroższy! Nie! 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 Co ja zrobiłem najlepszego? Co ja najlepszego zrobiłem, stary? Co ja zrobiłem? Nie no, ja tu jakiś... W cud popadłem. I zobacz! Jestem najlepszym tego przykładem. Jak ktoś ci powie, że ja nie jestem dobrym przykładem, to nie wiem. Zmień znajomych, stary. Jestem idealnym przykładem tego, dlaczego trzeba grać odpowiedzialnie. I ja to wam pokazuję. Pokazuję wam, jak przegrywam. Nie pokazuję wam tylko, jak wygrywam. Co tu się kurwa stało? Czy ja trafiłem Dragonlore ze skrzynki Royal? Przepraszam bardzo, co mi się stało? Pierwsze otwarcie skrzynki Royal. I mamy Dragonlore. Ja chcę zobaczyć, jaki był na to procent szans. Ej, w sumie głupio trochę wyszło, bo ja tak mówiłem, że no, ja wam pokazuję wam też, jak przegrywam, bo wiesz, jestem szczery z widzami, tak? I nie pokazuję tylko momentów, jak wygrywam, ale no wow, naprawdę, no nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Jestem, no po prostu wow, stary. To, co się teraz wydarzyło, nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś ze skrzynki Royal przy mnie na bitwie trafił, no chyba nie boję się powiedzieć tego słowa, najdroższy item w skrzyni. A to nie jest byle jaka skrzynia, bo ona normalnie kosztuje 600 zł. A dwie takie skrzynki, znaczy ulepszona wersja, no bo ulepszone wersje są dwa razy droższe, tak? Jest to dwukrotna wartość skrzynki i no to będzie to z 1200 zł. Stary, jedna taka skrzynka, jeszcze skrzyni Dragon Lore. To jest... naprawdę nie... Ej, chciałem w ogóle underdoga wrzucić teraz. Tak się zajebałem, że nie wrzuciłem finalnie. Aha, no patrz, tutaj Talon, tu Talon. I bym to wygrał, stary, chyba. Tak mi się wydaje, no jeszcze bardzo dużo skrzyń przed nami. No nie, no... No ale chciałem rzucić, tak? Chciałem rzucić underdoga. No ale jak zwykle tutaj pan prowadzący, no możecie mi zaklaskać w komentarzu, tak? Generalnie możecie mi zaklaskać za ten odcinek dzisiejszy. Bo, nie wiem, no z każdym jakby odcinkiem... jakąś tam granicę chyba przesuwam mojego absurdu, gdzie mówię sobie, no to już jest najgrubszy stary opening na tym kanale,
już no po prostu nie ma szans, żeby był większy, bo no, ja czuję, że moje szczęście wyczerpałem do końca miesiąca, tak? Ale no dzisiaj, to czuję, że moje szczęście wykończyłem, no może do końca wakacji, no tu jeszcze Huntsman Doppler Ruby, no ale to nam nic nie pomoże, no bo no patrz toster, przecież tutaj jakby, no jest to Factory New, więc zobaczmy, no tu jeszcze dwie skrzynki są, mamy tu przewagę, my to wygrywamy, ej my to, nie przegrywamy, ostatnia skrzynia. No, była se nadzieja, tak? No ale generalnie, to co dzisiaj się stało z tą AWP Dragon Lorą, chciałem zobaczyć jeszcze ile procent na to było, więc sobie zjedziemy i spróbuję znaleźć tą skrzynkę Royal. Ale właśnie, gdzie jest skrzynka z rękawicami? Panie CSGO Skins, co się stało ze skrzynką z rękawicami? Proszę mi powiedzieć. Wsiąknęła, stary. No ale dobra, zobaczmy tą Royal. 630 zł, ulepszona 1260. A to Dragon Lore było 0,1%. 33,3 razy więcej. Było procent na tą dealorkę niż w normalnym otwarciu. W normalnym otwarciu 0,003%. 0,1%. Tyle wystarczy najwidoczniej, żeby trafić z Dragon Lore. Dziękuję za oglądanie. No dzisiaj granica absurdu została przeze mnie chyba przekroczona. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Siemano.